blisko 4 lata temu pomyśleliśmy, że można zrobić wierną replikę Pantery. No jak mieliśmy jeden czołg, no to byłoby fajnie, żeby miał z kim powalczyć, żeby zrobić jakąś inscenizację bitwy, to wypożyczyliśmy czołg z klubu Rekin, wyremontowaliśmy go, potem kupiliśmy własny czołg T-34 i tak powoli ta kolekcja zaczęła się rozrastać. Początkowo była ona u mnie w siedzibie firmy w Żukowie, ale niestety nie było tam za dużo miejsca ani na jakieś dynamiczne pokazy tego sprzętu. 2 lata temu udało nam się kupić tutaj tą jednostkę wojskową. Ponad rok trwał remont tego wszystkiego. Rok temu uruchomiliśmy muzeum i jeszcze pod egidą naszą działa Muzeum Saperskie, które ma najbogatsze eksponaty w Polsce broni, min i tych wszystkich rzeczy saperskich. Znajdują się od czołgów po ciężarówki, po osobowe samochody, bo widzę, że nawet jakaś Wołga z lat 50. w ludziach sentyment wzbudza i większe zainteresowanie jak Mercedes z lat 30. A każdy chce coś sobie znaleźć, coś sobie poglądać i o czymś podyskutować, czy to będzie duży Fiat, czy jakaś Nysa, czy coś takiego. No i staramy się te wszystkie eksponaty zbierać, bo jest ich coraz mniej i coraz trudniej o części zamienne, nawet do takiej Nysy do remontu. Wszystkie eksponaty zostały przeze mnie odrestaurowane, uruchomione i można sobie je wypożyczyć i po 15-hektarowym terenie tutaj nimi pojeździć. Moje zainteresowanie to oczywiście było mu zainteresowanie mojego pokolenia, czyli wychowany byłem na 4 pancernych, na Klosie i innych wojennych filmach. No, gdzie Niemcy byli tam przedstawiani dosyć jednostronnie. Dopiero jeżeli się można było w 90-tych latach do jakichś materiałów historycznych dotrzeć, jak Discovery czy książki się pojawiały, zaczęła ta prawda historyczna całkowicie inaczej wyglądać i też nie była to propaganda komunistyczna. I wtedy zobaczyłem, że no niestety technika i walka wyglądała całkiem inaczej, że strasznie rosyjskie wojsko szafowało życiem własnych żołnierzy i możemy sobie brać właśnie przykład z Niemców w ich organizacji, oczywiście w niczym innym w czasie II wojny światowej, ale organizację i technikę i sprzęt mieli świetny. Czołg na przykład miał bardzo tą dramatyczną historię, jest to czołg z 1944 roku, czy początku 1945, bo to ciężko ustalić po numeracji. W czasie wojny został trafiony prawdopodobnie w tył Panzerfaustem, eksplodowała amunicja i paliwo w nim. Po działaniach wojennych został w Polsce w Hucie Łabędy naprawiony, są bicia Huty Łabędy na nim i cała modyfikacja przedniego pancerza. Została też nawet podczas wybuchu wieża wyrwana. Zostało to wszystko naprawione, bo Wojsko Polskie w 1945, 1946 roku nie dostawało nowych czołgów od Rosjan, tylko zbierało wszystko z pobojowisk. Dosyć intensywnie był eksploatowany przez Wojsko Ludowe Polskie, co sądzę po parukrotnych już regeneracjach kół napinających. Później Wojsko wymontowało, co tam im było potrzebne i oddało go na poligon. Tam został też no trochę rozkradziony i jeszcze taki wrak z poligonu żeśmy ściągnęli i można na naszym filmiku zobaczyć, jak żeśmy go rozebrali, potem śrubeczka po śrubeczce żeśmy składali go z powrotem, a jako wzór mieliśmy drugi czołg, który tam głębiej stoi właśnie z klubu Rekin, którym był czołgiem nowszym, powojennym i był w doskonałym stanie technicznym. Tutaj mamy
przed sobą silnik czołgowy z T-34. Jest to licencyjna Hispano-Suiza z lat 30. Rosjanie kupili licencję. W wersji benzynowej napędzał samolot szturmowik IU-2. Miał wtedy 1200 koni. W wersji diesla początkowo 450. Napędza całą rodzinę czołgów od T-34, T-55, T-72 i 91 po dodaniu mechanicznej doładowarki. Silnik posiada 12 takich tłoków i 38 litrów pojemności. Silnik też odziedziczył po silniku lotniczym uruchamianie pneumatyczne. Taka butla wystarczy na 5-krotne uruchomienie silnika powietrzem lub możemy go z akumulatorów zapalić. W czołgu miał 4 akumulatory. Najpierw musimy mu podtoczyć olej. To była około jego 1/3 obrotów. Czołg ma 2300 obrotów. Jest bez poduszek, bez tłumików, zamknięty w stalowym rezonansowym pudle. W czołgu, jak pokazują, że tam Janek z kimś rozmawia, możemy to między bajki włożyć. Za chwilę Państwo zobaczycie, że można sobie nad uchem krzyczeć i tak nic nie słychać. Pierwsze rozwiązania hełmofonów, raryngofonów i łączności w czołgach T-34 do połowy 1944 roku praktycznie nie funkcjonowały. Dopiero jak były amerykańskie radiostacje, raryngofony, no to się to wszystko poprawiło i łączność coś, jakiś tam sposób funkcjonowała. Tu mamy stanowisko do kierowania czołgiem T-34, T-55. Czołg, tak jak i samochód osobowy, posiada 3 pedały, gaz, hamulec i sprzęgło, ale nie ma kierownicy. Zamiast kierownicy ma te 2 drągi, które służą w pierwszym położeniu do rozprzęglania sprzęgła i wtedy napęd nie idzie na daną gąsienicę i czołg lekko skręca. Jeżeli tą dźwignię pociągniemy do końca, zahamujemy gąsienicę i czołg zrobi bączka w miejscu. Pięknie to wygląda w teorii, a w praktyce zobaczycie, że to ciężka fizyczna praca. Praktycznie się trzeba nogami zaprzeć za przedni pancerz i 2 rękami za te dźwignie ciągnąć. Czołg przy takiej intensywnej jeździe, jak jeździliśmy przed chwilą, spali na 100 km około 400 litrów oleju napędowego, do tego 40 litrów oleju silnikowego. Ma 4 zbiorniki tutaj pod tym i wewnątrz czołgu mieści się 600 litrów paliwa. Pozostały zapas paliwa przewozi się na zewnątrz, o ile czołg nie jest w boju.
w boju należy te zbiorniki zdjąć, bo nawet puste wybuchają. Do tego jeszcze się 50 litrów oleju silnikowego wozi w zapasie. Akurat radziecki czołg T-34 był dosyć oszczędnym czołgiem, bo niemiecka Pantera paliła około 700 litrów, a Tygrys Królewski około 1000 litrów w ciężkiej terenowej jeździe. Jemu wewnętrzne zbiorniki starczały tylko na 80 km jazdy terenowej. Jest to ISU 152, ciężkie samobieżne działo rosyjskie na podwoziu czołgu IS-2 z 1944 roku. Jedyne w Polsce, które jest na chodzie. Jest ono jeszcze w trakcie renowacji, bo po działaniach wojennych zdemontowano działo, zaślepiono ten otwór i używano to jako ciągnik artyleryjski. Mamy już działo, mamy już parę innych elementów. Za miesiąc, za półtora bierzemy się do pracy i przywrócimy temu pełną sprawność, taką, no nie bojową, ale taką jak wyglądu jak z 1944 roku. Panie Marianie, za panem okaz, który właściwie trudno gdziekolwiek zauważyć, prawda? Nie pojawia się nigdzie. Dlaczego jest taki wyjątkowy? No jest wyjątkowy, bo niemiecka armia to już w latach 80. przeszła z Leoparda 1 tego na Leoparda 2. Tylko duńska armia jeszcze w tej chwili resztki tego wysprzedaje. Polska armia już z Niemiec nabyła Leopardy 2, zasadniczo różniące się od tego. No i ten jest obecnie jedyny w muzeum w Polsce. Ciężko mi powiedzieć na temat uzbrojenia tego czołgu, które już zostało pozbawione cech bojowych, ale natomiast mam doświadczenie z czołgiem T-72-91, który jest wycofywany z polskiej armii, a naprawiałem też i tego Leoparda. No to jest ściana technologiczna. Już jest bardzo nowoczesny czołg, który ma tarczowe hamulce, który może gąsienicę jedną w prawo, jedną w lewo obracać na postoju. Takie techniczne rzeczy, wymiana silnika to jest około 1,5 godziny. Można w naszych filmikach zobaczyć, jak to wszystko błyskawicznie trwa. W czołgu po rosyjskim każdym to jest około 2 dni. Czołg jest wyeliminowany z boju, jeżeli ma jakiś układ jezdny uszkodzony. Mamy tu obok siebie dwa Mercedesy. Mercedes, największą praktycznie ciężarówkę II wojny światowej, Mercedes L4500. Bardzo udaną ciężarówkę, nawet produkowaną później po wojnie. Bardzo nowoczesną, z dwuobwodowym układem hamulcowym, z dobrymi silnikami. Obok niego jest 1939 roku Mercedes L3000, też jedyna tego typu ciężarówka w Polsce. Tu jest potężny silnik, który ma tylko 112 koni, a 12 litrów pojemności. Dosyć egzotycznie miał prądnicę napędzaną przez pompę wodną, 24-woltowy już rozruch i 112 koni 80 lat temu było dużą mocą. Tutaj mamy bardzo wczesne ogrzewanie kabiny kierowcy, bo gdyż na Star 25 produkowanych praktycznie do 1973 roku nie miał ogrzewania kabiny. Mercedes wersja na wschód miała ogrzewanie w ten sposób, że ciepłe powietrze z chłodnicy wentylator zabierał w taką tutaj trąbę, pchał to na kolektor wydechowy i w zależności czy wiosna, czy lato, czy zima, szło to na ogrzewanie kabiny i przedniej szyby. To jest ciężarówka GMC, jeden z najbardziej popularnych samochodów amerykańskich II wojny światowej. Również Rosjanie dostali w ramach pomocy Sentlet 500 000 takich ciężarówek i łazików, które zmotoryzowały Armię Czerwoną. Później po działaniach wojennych w 1945, 1946 roku także Polska w ramach UNRY została też tysiące takich samochodów. Mój ojciec właśnie rozpoczynał karierę na takim GMC, którego bardzo wspominał za bardzo solidną konstrukcję i bezawaryjność, w przeciwieństwie do polskich wyrobów. Tu mamy bardzo ciekawy samochód 1942 roku, praktycznie jedyna karetka Mercedes 1500, która ocalała na świecie. Możemy sobie popatrzeć, jak kiedyś samochód był wykonany, że 70% nadwozia robił stolarz,
Dopiero blacharz dorabiał te wszystkie metalowe elementy. Było to praktycznie dopasowane do jednorazowego tego. Było to wszystko dzieło sztuki. Możemy tutaj popatrzeć sobie, że metalowe elementy, nawet tabliczki znamionowe, zachowały się w dosyć dobrym stanie, w przeciwieństwie właśnie do drewna. Oryginalna oliwiarka.